Trudno by było tego nie zauważyć. Dzień dobry, panie Andrzeju. Powiem tak, że to nie pierwszy pana wyskok i nie pierwsze tego typu laury. Mimo, że minęło już kawałek czasu, ale gratulowaliśmy sobie i wymienialiśmy się gratulacjami i tym, że czujemy dumę z tego, co osiągnąłeś. No to teraz uroczyście i też przed kamerami, przed obiektywami chcielibyśmy się tobie pokłonić, bo przecież znając twoją historię, to wynik przede wszystkim twojej pracy i determinacji. Ja miałem okazję teraz być na jednym z zebrań sołeckich w Mielkowie, bo pamiętajmy, że oprócz tego, że reprezentujesz gminę Wieruszów, to przede wszystkim twoje serce jest w Mielkowie i tam mieszkańcy też byli bardzo dumni. Zresztą przytaczaliśmy cię jako przykład człowieka, który doszedł do swoich sukcesów gdzieś nad Prosną, gdzieś pod Wiaduktem, gdzieś na Łąkach, także tak, czy w Polnej Drodze, także jesteś przykładem, jesteś wzorem, jesteś naszą dumą, no nie ukrywajmy tego, także chylimy czoła i bardzo dziękujemy. Poza tym chciałem też podziękować Andrzejowi Kuchowi, że oprócz sportu angażujesz się w wiele inicjatyw społecznych tutaj. Stałeś się twarzą, ale stałeś się także właśnie takim silnikiem, który ciągnie wiele rzeczy. Poza tym też oczywiście widzę, że i bardzo się z tego cieszę, prywatne podmioty czy instytucje też korzystają z twojej charyzmy. Tak jest. Dobrze, panie przewodniczący. A oprócz tego wiele imprez, także stałeś się twarzą wielu imprez, jak rozpoczynaliśmy chociażby maraton, półmaraton Aleją Dębów Czerwonych, kiedy przeczytaliśmy, że jest z nami mistrz Polski, to dopiero wszyscy biegacze odetchnęli złogą, że w skoku w dal, a nie w półmaratonach. Także bardzo serdecznie gratuluję. Myślę, że jeszcze ktoś inny będzie chciał zabrać głos. Mam nadzieję, że nie ostatni raz spotykamy się w tego typu okolicznościach. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Ja też medal ze sobą wziąłem, mówię, o, na szczęście nie zapomniałem z tego wszystkiego. Proszę, to jest medal, proszę. To możemy wszyscy zrobić, nie ma żadnego problemu. Puścimy medal w ogóle, proszę bardzo. I to jest tak naprawdę efekt tego wszystkiego. Także sukcesy na okrągło i symbol tego. Może jakieś brawa, wielkie brawa. Ja też nie jestem przygotowany, żeby cokolwiek powiedzieć i przede wszystkim chciałbym podziękować Państwu, czy burmistrzowi, czy pani wiceburmistrz, Państwu jako radnym, mieszkańcom za pamięć, bo co prawda to 2 miesiące minęły, nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale przynajmniej u mnie jest to tak, że zdobywając medal, tak naprawdę następnego dnia zaczyna się już kolejna karuzela. Zapominam o tym, co było i tak naprawdę otwieram nowy rozdział na przyszły rok i tak to wyglądało też w przyszłym roku, w tym roku, że ja już bardziej jestem głową w przyszłym roku, bardzo ważnym dla mnie roku. Jest to rok olimpijski, są mistrzostwa Europy. I będę musiał tak to wszystko ograć, żeby podjąć jak najmocniejszą walkę. Ja się na pewno będę starał z całych sił. Wierzę w to, że jeśli ogarnę to wszystko, jeśli zdrowie będzie, to co się wydarzyło w tym roku, czy powiedzmy 2 lata temu, zdobywając swój pierwszy tytuł mistrza Polski, to co się wydarzy w przyszłym roku będzie o wiele większe, że spełnię, sprawię Państwu wszystkim, mieszkańcom również, jeszcze więcej radości, bo może być ciekawie, ale ja zawsze tłumaczę, że najpierw musi być zdrowie, jak będzie zdrowie, to będzie praca, jak się wszystko poukłada, to wszystko jest możliwe, bo według mnie nie ma rzeczy niemożliwych, po prostu trzeba do tego włożyć kawał ciężkiej pracy. Także dziękuję Państwu za pamięć, cieszę się bardzo, że jestem, przepraszam za spóźnienie. Pewien zbieg okoliczności spowodował to, że parę minut miałem poślizgu. Jestem trochę zgrzany, bo biegam tutaj też, więc dziękuję jeszcze raz za pamięć i mam nadzieję, że spotkamy się nie tylko z kolejnym medalem, ale może z czymś więcej
no fajnie byłoby zrobić coś jeszcze większego niż zdobycie tytułu Mistrza Polski. Dziękuję bardzo.